Wolna prawa. To lecimy. Tylko żeby tam Jarek nie zgubił Reginy. Jak jakiegoś grilla zobaczysz, to przerwę robimy. Żebym nie zasłabł tu na tym motocyklu. Może coś wyhaczymy. No, może coś wyhaczymy. W plecaku majtki mi się wysuszą. Pozdrawiamy widzów ze Stegny. Ale korek ominęliśmy, ja nie mogę. Kurde, ale byśmy stali samochodem. A nie, to są światła. Już trzeba się chować. Trzeba się chować. Nie, to są światła jakieś. No, no, no. Remonty, wszędzie remonty. No, ale trafiliśmy. No, ale dużo ominęliśmy. Za Mercedesem jedziemy, nie? No, jadę. Jedziemy, dawaj, dawaj. Jesteśmy pierwsi w kolejce. Same Hondy, jedna Suzuka, jedna Yamaha. Ale same Japońce. Przejechaliśmy sobie przez Stegnę. Stegna to jest blisko Jantaru. Bleku się wykąpał. No? Jako jedyny. Nikt nie chciał. Nikt majtek nie wziął. Taka historia. Będzie co opowiadać, nie? Kubie. Kubę kazał pozdrowić ten widz ze stacji, to cię pozdrawiam. Nie wiem, jak masz na imię. To muszę pamiętać. Ale te światła to ja pierdzielę. Jedziemy! Wow! Dziura, uważaj! Widziałem. Następna. Same dziury. Uskok! Ała! Chyba jedziemy tą samą drogą. Jedziemy pod prąd na rondzie. Aha! Pierwszy raz w życiu jadę pod prąd. Nie, drugi. Jest Cezary. Jest Maciek. Dawaj Jaras, wyprzedzaj. Ja pociągnę ten ogon. Ojeny, teraz na Grudziądz lecimy. O, twoja ulubiona stacja po lewej.
Cezary, a Hondy wiesz, że uwielbiają wysokie obroty, nie? No. No, one to kochają. O kurde, bym nie wyrobił zakrętu. Ledwo co. Na autobusie, przewozy turystyczne enduro. Lecimy teraz na Amalborg. Coś pięknego. Wjechaliśmy do Malborka właśnie. Cezary, ty jesteś gdzieś tam? Czy straciliśmy zasięg? Chyba straciliśmy. A pozdrawiam cały Malbork. Widzowie, siema. Zamek, wow, piękne, piękne. No, coś pięknego. Byłem tu kiedyś. Wojenny. Jak miałem 15 lat chyba. Siema. I teraz gdzie jest ekipa? Gdzie oni jadą? Człuchów, Elbląg. A, to na lewo. Na lewo, jest ekipa. Jest ekipa. Siema Cezary. Nie słyszę cię. My na Grudziądz lecimy z Elbląga. Halo. No jesteś. No jestem. Ty... Siema. Włączyło nas. Ja do ciebie gadam. A tu głuchy telefon. Patrz jaka wieża fajna. Mruga mi kamera? Zobacz. Nagrywa. Nagrywa. Git. Ja też tutaj nie oszczędzę, COVID musi być przedmuchany. No. Nie no, Malbork jest piękny. Wracamy zupełnie inną drogą. O.
bo tam mieliśmy same światła, bo wykopy jakieś coś tam drogę robili. Siema. Nie wiem jeszcze ile kilometrów, ja ile naczaskałem. 300 kilasów już naczaskałem. Do domu, ile mamy? Nie wiem. Cezary, wiesz ile do domu mamy? Szczerze nie mam pojęcia, ale jakieś niecałe 200. No ty to będziesz miał tam 200. Ja będę miał 200? No. No to dzisiaj pyknę 500. 500 plus. No, 500 plus. 500 plus. A podobno 800 jest. Kurde, to trzeba teraz w góry pojechać, nadrobić i zrobić te 800 plus. W domu się ucieszą. No. Kurde. Pozdrawiam widza, właśnie krzyczał Bleku. Siema, koło Sztumu. Gdzieś jesteśmy koło Sztumu i właśnie tutaj krzyczał Bleku. No to jest niesamowite, po prostu nawet nie trzeba zsiadać z maszyny. Grudziądz 59. Przydałaby się mała przerwa na tankowanie. Dojeżdżamy do Kwidzyna i zaraz Grudziądz. Czyli górna grupa. A już nie ma czasu, żeby tam wjechać na górną grupę. Już późno jest. Ekipa prostuje nogi. Już trochę w tyłkach jest kilometrów. Chyba w tym Kwidzynie staniemy na chwilę. Ale ja mam
Cechy miały to do siebie właśnie, erki, że kurde tam skrzynie padały albo... Tak? Tak mówisz, że tak jest? No. No to pierwszy albo drugi bieg właśnie był wadliwy. Drugi. No, a to versus KH do wer 1 to samo. Już to słyszałem od niejednej osoby i widzisz, się chyba potwierdza. No, to się kurde Kacper zmartwił. Mógł kupić Hondę, widzisz? Hondę by kupił, by miał bez problemu. Bez problemu. Słyszysz, Kacper? Pozdrawiamy cię i kupuj Hondę. Albo... Kupuj Hondę, dolewaj olej, jeźdź. Albo Gixa. Albo Gixa. No i bez problemu. To muszę mu tak podpowiedzieć. Pełne baki nalane, można wracać. Trochę więcej jak stówę mamy. Ciekawy jestem też, jaki będzie następny wypad i gdzie. Też jestem ciekawy. Dzisiaj mamy skład bardzo mocny. Same konkrety. Same konkrety, no. No i teraz tą słuchawkę, wiesz co, poprawiłem. Nie dość, że jest lepiej. Lepiej ciebie słyszę. No, jest dobrze, teraz jest dobrze. Dałem ją pod ściółkę, wiesz, tą słuchawkę, no. No i oczywiście vloga nagrywam z ostatniej baterii, przedostatniej. Ale patrz, moja Honda, nie? Taki staruszek, nie? I patrz, tyle kilasów śmiga, no, nie? No kurde, to już jest sprzęt nie do zabicia. No. Ja mówię, japońska motoryzacja to jest coś pięknego. No chociaż Yamaha też jest japońska, nie? No niby tak, ale jak japońska, to tylko Honda. No kurde, jesteśmy hondziarze. Jakby nie patrzeć. Mój pierwszy samochód to był Honda Civic. O! A w sumie Honda też mam w garażu, tylko CRV-kę, wiesz? To powiem ci, nie do zajechania ten samochód jest. No kurde, moja tak samo. Nic w niej nie robiłem. No. Ja pamiętam, jak chciałem kupić pierwszy mój samochód i właśnie były takie stare Hondy, wiesz, takie te jeszcze kwadraciaki i wszyscy je tak zachwalali. Tam w ogóle nawet oleju, kurde, nie wymieniali, tylko jeździli. No tak. Non stop. Ale jaja. O, jak dolewasz, to po co wymieniać? Teraz mam fajnie, teraz mam ja pierdziele. Teraz to mogę jechać nawet, kurde, w Karpaty. Ja chcę jechać w Karpaty, normalnie. Ale wiesz co, kiedyś takiego tripa w góry to byśmy mogli zrobić, wiesz? Mam widza super, Wiktora, pozdrawiam Wiktora, na Podhalu, wiesz? On ma dwa raptory, tam by nam dał się jeszcze golnąć po górach, wiesz? No, w górach ci powiem, że nie byłem. Ja byłem, ale nie ścigaczem. Ja to w ogóle, tylko tak przejazdem, nie? Ty, no to musimy pojechać, ja pierdzielę. No, zawsze przeważnie nad morze się jeździło, nie? No. Nad rodzicami, jeszcze jak byłem mały ktoś, ale w górach to jeszcze nie byłem. To koniecznie musimy pojechać. Tylko, że wiesz co, dwa dni musi być. Z Wiktorem załatwię, że będziemy mieli nocleg. Się tam nadubałeś trochę. Jo, jeszcze wczoraj w nocy mi się przypomniało. Aha! To wczoraj robiłeś. No, bo mi kumpel w sumie kiedyś tam pożyczył ten kask, co mam i to jest jego. I mówię, on jest taki lepszy, no, bardziej szczelny niż ten mój, taki no. To mówię sobie, wezmę jego, no ale sobie przełożę interkom od razu, nie? No, no. Bo u mnie w moim kasku to w ogóle nawet nie było tych wypustów, nie? Na głośniki w ogóle, wiesz. Aha. Tam rzeźbiłem. A
tak, że tylko sobie tam pogłębiłem i tyle, nie? Trzeba sobie radzić jakoś. Ja. Do Grudziądza mamy 30. Ale fajny vlog z powrotu wyjdzie. Ale wiesz co ci powiem, że naprawdę, tak jak ja nie oglądam filmów, nie, tych, które ja tam robię, nie, ale takie właśnie zjazdy i z tych interkomów, to nawet sam oglądam, bo no nie wiem, no mi się to podoba. Banan na gębie, kurde, i widzę twoje plecy teraz. I ryk twojej Hondy. Zebra nie wiadomo ile pojedzie. Kucie. Jedziemy, nie śpimy. O kurde, ten skręcał gdzieś. Jestem za tym, za wami, ale jeszcze muszę wyprzedzić. Za koniami jadę. Przede mną dwa konie. Bez kitu. No. Wyjeżdżamy z Grudziądza, ale lecimy na Toruń i na Haus. To nara, pozdrawiam wszystkich widzów z Torunia i z Grudziądza. Trzymajcie się. Nara. Nara, trzymajcie się. Do następnego. Do następnego, to teraz góry. Pod halę, na dwa dni. To musicie u dzieci sobie załatwić wolne. Cały czas mamy wolne. Aha. To palimy rumaki. Pan tutaj sobie pośpi. Go zostawiamy. Ma tam poduszkę. Nie trafił. Żyje, nic mu nie jest. Możemy spokojnie odjechać. Nie potrzebuje pomocy. Już ruszał się parę razy. Jestem tylko ciekawy, czy gacie mi wyschły w plecaku.
sobie na lusterko zawiesić. To by było dobre. Na lusterko. Moje super lusterka. Sam montowałem na czuja. Do Torunia mam 35, czyli jakieś 75 km do domu. Chłopaki tutaj już odbijają w Toruniu. A mi jeszcze zostanie jakieś 40 km. Baza. Mobilki. Nie mogę pomóc, bo dopiero wyjechałem. Już zmierz zapada, ekipa odbija tutaj, a ja sam wracam, to co, nara, trzymajcie się. Na razie. Nara. Pozdro. Pozdro. I'm a catch a murder.
give me some, I'ma catch a murder.